Adam Soldajew przed galą, KSW-75, no miało być KSW-73, wyszło 75. Powiedz proszę w takim razie najpierw, jak tam zdrowie? Zdrowie dobrze, dziękuję bardzo. Zdrowie bardzo dobrze. Jesteś chyba pierwszą osobą, która o to zapytała, a nie czemu nie walczyłeś, co tam COVID miałeś. Zdrowie dobrze, przygotowanie przeszły pomyślnie, więc myślę, że już wszystko w porządku jest. Jest w tobie ta energia i te emocje związane ze zbliżającą się walką? Czy ty jesteś raczej z takiej natury bardzo spokojnej i wilk odpala się dopiero po zamknięciu klatki? Myślę, że poza już tam w klatce dopiero. A tak jestem na spokoju na co dzień. Przynajmniej tak uważam. Nie wiem, jak otoczenie myśli. Trzeba będzie zapytać w otoczeniu. No oczywiście są momenty, gdzie troszeczkę, wiesz, wkurzam się, ktoś może mnie tam wkurzyć, a tak zazwyczaj jestem spokojny. Ja szczerze mówiąc nie lubię konfliktów. Tak ostatnio uświadomiłem sobie, że nie lubię żadnych konfliktów, ale są momenty, kiedy można mnie wyprowadzić z równowagi. Nad tym też pracuję jeszcze. Adam, ja wiem, że czasami były problemy ze znalezieniem dla ciebie rywala. Powiedz, jak było przed KSW-75. Czy Poliszczuk to było nazwisko, które dostałeś na stół, przyjąłeś walkę, on podpisał kontrakt i wszystko było gładko? Czy raczej były różne opcje do wyboru? Były opcje. Ja w ogóle dostałem innego rywala z Ameryki bodajże, też debiutanta, ale jeśli się nie mylę, bardziej doświadczonego. Ja myślałem, że on jest moim rywalem. Ja trenowałem pod niego gdzieś 10 dni, trenuję i potem jadę na nagrywki do tego trailera i się dowiaduję, że nie ma tego rywala jednak. Ja mówię, jak? No ja myślałem, że jest potwierdzony. On mówi, no ty go potwierdziłeś, ale on ciebie nie potwierdził i czekaliśmy. Ja mówię, no to szybko jakaś zamiana szybko, bo ja chcę już mieć całe przygotowanie pod rywala. No jakieś 3 tygodnie temu dostałem właśnie Poliszczuka. W sensie powiedzieli, że wtedy mi Wojsław powiedział, że już od razu, że szuka zamianę. I po tygodniu to było, czy po dwóch już był on potwierdzony, ja powiedziałem okej. Okay. Jak często zdarza się, że rywal nie potwierdza Adama Soldajewa? Nie wiem, to trzeba byłoby zapytać Wojsława. Ja bym sam był ciekaw, ale to też kurde, ludzie robią z tego nie wiadomo co, że odwołują walki, że nie przyjmują. Ja myślę, że to tak nie jest, po prostu... Każdy zawodnik jak wychodzi, to chce jak najlepszą ofertę, może po prostu dostali nie tą ofertę, jaką by chcieli. Więc tutaj to też nie jest tak, że ktoś się mnie boi, czy tak pewnie. Możliwe, że są ludzie, niektórzy, którzy się boją, ale nie mnie, tylko przegrane po prostu. Ja też się boję przegrane, nikt nie chce przegrywać, jak się tyle trenuje, tyle się poświęca temu sportowi, nie chce się przegrywać. No ale to są właśnie, jak to się mówi, trzeba iść na wyzwanie. Jak w kilku zdaniach, w kilku słowach opisałbyś swojego najbliższego rywala? Czym on się wyróżnia na tle innych? Na co trzeba zwracać uwagę, wchodząc z nim do klatki? Nie wiem, czy czym się on wyróżnia jakoś specjalnie czymś, ale na pewno jest jedno, że on jest najbardziej doświadczonym moim rywalem. Najwięcej walk ma, tak? Chyba tak, najwięcej walk ma. No i kolejny zawodnik, który jest wszechstronny. Hintzen też był wszechstronnym zawodnikiem i tutaj jest kolejny zawodnik, bardziej doświadczony i właśnie wszechstronny. Myślisz, że to doświadczenie twojego rywala może mieć jakieś znaczenie? Czy to jest coś, co gdzieś tam na to zwracaliście uwagę, patrząc, z kim przyjdzie ci się teraz mierzyć? Ja dopiero o tym pomyślałem, jak powiedziałeś, ale nie myślałem o tym. Mam nadzieję, że to nie będzie żadna przewaga dla niego, to doświadczenie. No ale wiesz, ja mogę dopiero powiedzieć po walce, czy jego doświadczenie wpłynęło na tą walkę, czy ja teraz mogę po prostu powiedzieć, co mi się może wydawać, ale nie jestem osobą, która lubi o tym gadać, potem żałować te słowa. Jakbym wiedział na 100%, to bym powiedział, a tak po prostu na pewno będę zwracał, na pewno nie będę chciał jakoś pójść w niego w całości, w pierwszych rundach. Jest tak, że dla wielu osób, nie ukrywam również dla mnie, kiedy byłem pytany, twoja walka, twój występ jest no, takim troszeczkę tutaj jednym z ciekawszych wydarzeń, jeśli chodzi o tę kartę walk, tak bym to powiedział. Wiele osób wiele sobie obiecuje po tej i twojej najbliższej walce i w ogóle po tym twojej przygodzie z KSW. Ja wiem, że ty tego nie lubisz. Nie lubisz tych porównań, nie lubisz tych wszystkich słów o oczekiwaniach wobec ciebie, ale pewnie zdajesz sobie sprawę z tego, że wielu kibiców KSW no, upatruje w tobie jakąś przyszłość tej organizacji. To masz świadomość, że duża odpowiedzialność na tobie spoczywa. Oczywiście, ale słuchaj, to
to też to jest coś, do czego dążyłeś jako mało lat trenujący to. To dążyłeś do tego, żeby ludzie czekali na twoje walki. To jest najlepszy prezent dla zawodnika, jaki może dostać, jeśli naprawdę wiesz, że ludzie czekają na twoje walki, a nie na przykład, że ciebie ogłaszają, mówią, aj, kolejne będzie, kurde, parter, przesiadywanie. Na tą walkę pójdę na przerwę, bo są takie komentarze niektórych walka. No a jeśli widzisz komentarze, wreszcie czekam na jego debiut, w sensie kolejną walkę, jego debiut i tak dalej, no to jest coś, właśnie na co, do czego dążyłeś. Ja postaram się, nie mówię, że jakoś mocno to mi wchodzi w głowę, że będę rozwalał, ale postaram się pokazać się jak najlepiej. Jest to może troszkę zmienimy temat jeszcze. Na chwilkę odbiegniemy od twojej walki, bo jest taka walka, która rozgrzewa ogromnie wyobraźnię. Nie na tej gali, tylko na następnej. Walka Mameda Khalidova z Mariuszem Pudzianowskim. Jeszcze na następnej gali, jeszcze na następnej. Tak. Widzisz, już tyle się dzisiaj dzieje, że mi się daty wszystkie mylą. W każdym razie jest ta walka, o której teraz tutaj rozmawiamy. Wiem doskonale o całym zamieszaniu związanym z trenerami Mariusza Pudzianowskiego, z tym, że on tą walkę przyjął, z tym, że Arbi i Anzor nie chcą z nim współpracować. Tak dla ciebie to sytuacja, jak ty ją oceniasz? Ja nie mam tu co oceniać, to słuchaj, to tak samo jak powiedział Arbi gdzieś na wywiadzie, chyba nawet u was, że to jest nasz starszy brat, to nie ja sobie też nie wyobrażam, że wychodzę na przykład z Mansurem ktoś walczy i ja trenowałem kogoś, nie wiem, no 10 lat nie będzie, ale ktoś z Mansurem wychodzi i ja wychodzę do niego jako trener, no to jest... My mamy także, a poza tym Arbi dawał już wcześniej, jeśli jakby nawet byłaby taka walka, to że nie wychodzi do tej walki, a on dał słowo, a my próbujemy dotrzymać to słowo. Wiesz co, bo mnie interesuje inna rzecz, z tych wszystkich powiedzi, które padały z ust Arbiego, wynika, że to nie chodzi... Zapytać, o co chodzi, bo ja... Nie, wiesz co, bo ja tylko się zastanawiam, bo tutaj chodzi o to, że on jakby zasugerował, że to nie chodzi tylko o tę walkę, że w ogóle jakby współpraca z Mariuszem, z tego co zrozumiałem, nie bardzo już dalej będzie wchodziła w grę. Czyli to takie bardzo mocne postawienie sprawy, że tak naprawdę ten pojedynek rzutuje już na dalszą współpracę całościowo, a nie tylko jeśli chodzi o tę walkę. A to nie wiem, o co chodzi. Nie gadałem na ten temat. Musisz zapytać Arbiego, on będzie na gali, więc możesz go tam gdzieś... Podpytamy, dobra. Ale na pewno wiem, że... Co ja, nie wiem, co chciałem powiedzieć, ale no, ta walka tak czy siak by nie wyszedł do tej walki z... czy Anzor, czy Arbi z Pudzianem do przeciwko, no to jest po prostu, nie da się tego nawet wyobrazić, że wychodzę do przeciwko Mameda, no to jest dla nas, no. Nie do pomyślenia. Czyli co, u ciebie Arbi w narożniku, rozumiem, tak? Arbi Anzar, tak. I Mansur. Czyli tu się nic nie zmienia? Tu się to nic na razie nie zmienia. No i bardzo dobrze w takim razie. To czekamy na tę walkę i niech to będzie taki pojedynek, jaki właśnie wszyscy sobie życzą, żeby był. Czyli taki, że nie będą potem mówić o Jezus, tylko że będzie taka raczej zadowolenie po nim. Mam nadzieję i jeśli Bóg da, to z wygraną wyjdę. Tego życzę mi. Dziękuję bardzo. Dziękuję.